Triody okazały się elementami wzmacniającymi o wielu wadach. Są to m.in. duża pojemność międzyelektrodowa, mały współczynnik amplifikacji, stosunkowo mały opór wewnętrzny. Konstruktorzy lamp poszli więc dalej i zaczęli udoskonalać ten trójelektrodowy element wzmacniający. Powstały tak tetrody, pentody i inne, jak heptody na przykład. Jednak ekranowane lampy powyżej 5 elektrod pominiemy w tych rozważaniach. Wprowadzenie czwartej elektrody do triody między anodę a siatkę ekranującą polepszyło właściwości wzmacniające lamp. Czwarta elektroda nazywa się siatką ekranującą. Ma ona w normalnych warunkach pracy lampy stały wysoki potencjał dodatni i nie bierze udziału w przebiegach zmiennych. Ma proste zadanie. Jest to ekranowanie elektrostatyczne anody od katody siatki. W mniej więcej 5 minucie filmu wyznaczania punktu pracy wzmacniacza głośnikowego z pentodą w układzie SF klasie A opisuje szczegółową budowę lamp ekranowanych i raczej tutaj nie będę powtarzał informacji tam zawartych. Serdecznie zapraszam do odszukania tego filmu. Jest on na playliście o wzmacniaczach lampowych. Niemniej kilka rzeczy trzeba powiedzieć ponownie. Zaletami wprowadzenia siatki ekranującej jest zmniejszenie nawet do kilkuset razy pojemności między anodą a siatką sterującą. Duże zwiększenie współczynnika amplifikacji i zwiększenie oporu wewnętrznego lampy. Lampa czteroelektrodowa to tetroda, gdzie rozróżniamy lampę o zwykłej konstrukcji i tetrodę strumieniową, zwaną też czasami wiązkową. Przykładem tej ostatniej jest lampa EL84. Siatka ekranująca we wzmacniaczach małej częstotliwości ma zazwyczaj potencjał równy lub trochę niższy od potencjału anody, a w układach wysokiej częstotliwości potencjał jej jest równy połowie napięcia anody. W obwodzie tej elektrody płynie prąd, więc prąd katodowy dzieli się na prąd siatki ekranujący i prąd anodowy. Dlaczego nie uwzględniamy prądu siatki sterującej? No z tego samego powodu co w triodzie. Żeby to zrozumieć, zapraszam do obejrzenia filmu o pracy lampy z prądem siatki sterującej. Oglądając charakterystyki triody, możemy zauważyć, że prąd anodowy zależy prawie tylko od napięcia siatki sterującej i napięcia siatki ekranującej. Nie zależy od prądu, a napięcia, bo sterowanie siatką jest tylko napięciem. Stąd im większe wzmocnienie napięciowe ma stopień sterujący tetrodę, to lepiej. I mamy też drugi wniosek, że napięcie anodowe wywiera bardzo nieznaczny wpływ na prąd anodowy, bowiem mamy oddzielenie anody od pozostałych elektrod w postaci siatki ekranującej. Współczynnik amplifikacji Ka jest tutaj bardzo duży. Nachylenie tetrody jest podobne do triody, stąd wiemy, że opór wewnętrzny ρA tetrody jest większy. Wiemy, że opór wewnętrzny to stosunek amplifikacji do nachylenia charakterystyki. Posłużę się ilustracją z książki pana Masewicza, żeby pokazać, że zmiana napięcia ekranu ma dość duży wpływ na przebieg charakterystyki siatkowej tetrody. Przesuwa je o pewną wartość. Ciągnie to za sobą podział prądu katodowego, bo przy wzroście napięcia na siatce drugiej rośnie też prąd siatki drugiej. Bardzo interesujące są charakterystyki anodowe i siatki ekranującej. Widzimy tutaj jakieś dolinki, górki. To jest właśnie wada tetrody i nosi ona nazwę zjawiska dynatronowego. Widzimy? Przy napięciu anody 15 V, gdzie napięcie na siatce ma wartość 83, 40 lub 20 V, prąd anodowy szybko rośnie przy małych zmianach napięcia anodowego. W tym zakresie prąd siatki drugiej maleje. Dalej, przy napięciach anodowych rzędu 15 do 18 V powstaje emisja wtórna z anody. Oznacza to, że elektrony wybite z anody są przyciągane przez siatkę ekranującą. To powoduje zmniejszenie prądu anodowego, ale zwiększenie prądu siatki. Potem, gdy napięcie rośnie wzwyż od 18 V, ale jest mniejsze od napięcia siatki ekranującej, prąd anodowy maleje, a prąd siatki drugiej rośnie, gdyż emisja wtórna się nasila. Właśnie to opadanie charakterystyki prądu anodowego przy wzroście napięcia anodowego nazywamy zjawiskiem dynatronowym. Co dalej obserwujemy na tym wykresie? Przy napięciu anodowym podobnym do napięcia siatki ekranującej, prąd anodowy zaczyna gwałtownie rosnąć, a prąd siatki ekranującej maleć. Przy dalszym wzroście napięcia na anodzie, które przekracza wartość napięcia siatki drugiej, charakterystyka prądu anodowego przechodzi wypłaszczającą się krzywą o lekkim profilu wznoszącym. Rozumiemy więc, że zjawisko dynatronowe dość mocno ogranicza zastosowanie tetrod. Jakie są wielkości charakteryzujące tetrodę?
Znajdujemy tutaj analogię do triody. Mamy współczynnik amplifikacji, który jest ilorazem przyrostu napięcia na anodzie do przyrostu napięcia na siatce pierwszej przy stałym napięciu na siatce drugiej i stałym prądzie anodowym. Opór wewnętrzny tetrody, ρA, jest to iloraz przyrostu napięcia na anodzie do przyrostu prądu anodowego przy stałych napięciach na siatce pierwszej i siatce drugiej. Jest on bardzo duży, bo wynosi nawet kilkaset kiloohmów. Nieco mniejszy jest zaś dla tetrod strumieniowych i widzimy to w katalogu lampy 6P3S i tu wynosi to 65 kiloohmów. Nachylenie charakterystyki prądu anodowego SA jest równy ilorazowi przyrostu prądu anodowego do przyrostu napięcia na siatce pierwszej przy stałych wartościach napięcia na siatce drugiej i napięcia na anodzie. Wróćmy do danych technicznych tetrody 6P3S i widzimy, że nachylenie jest podobne jak w triodzie. Warto zaznaczyć, że pojemności międzyelektrodowe dla anody i siatki są bardzo małe. To zasługa siatki kranującej. Wartości te są rzędu setek części pikofarada. O konstrukcji tetrody mówiłem już we wspomnianym filmie, warto więc tam zajrzeć, żeby zobaczyć, jak ukształtowano w tej lampie strumień elektronów, polepszając jej właściwości. Tutaj mamy przykładową charakterystykę. Lampy te odznaczają się niewielkim prądem siatki ekranującej. Jak zauważamy na przykładzie 6P3S, pojemność wejściowa jest jednak dość duża i wynosi kilka pikofaradów. Kolejna lampa, czyli pentoda, wyeliminowała zjawisko dynatronowe. Dokonano tego przez wprowadzenie kolejnej elektrody. Nazywa się ją hamującą i wprowadzono ją między siatkę ekranującą a anodę. Nazywa się ją także antydynatronową, antyemisyjną albo zerową. Ma zwykle potencjał w pobliżu 0 V i bardzo często jest łączona wewnątrz bańki z katodą. Jak działa siatka hamująca? Nie wywiera ona żadnego wpływu na elektrony pierwotne, czyli te, które są wyemitowane z katody. Elektrony te szybko przepływają z katody do anody. Elektrony wtórne, dużo wolniejsze, które płyną od anody do siatki trzeciej, są przez nią odpychane z powrotem do anody. Siatka hamująca jest bardzo rzadka, żeby nie utrudniać tutaj przepływu elektronów, ale wywiera ona dodatkowy wpływ ekranujący, przez co jeszcze bardziej zmniejsza się pojemność między anodą a siatką sterującą. Opis działania siatki ekranującej znajduje się w tym samym filmie co opis tetrody. Możecie też zobaczyć, jak ta siatka wygląda. Jak wyglądają charakterystyki pentody? Charakterystyki siatkowej używa się w przypadku wzmacniaczych małych częstotliwości w celu wykreślenia charakterystyki roboczej o możliwie najmniejszych zniekształceniach. Charakterystyki anodowe są podstawą większości obliczeń. Jak widzimy, prąd anodowy przy wzroście napięcia anodowego od zera na początku gwałtownie rośnie, by potem przejść w łagodnie wznoszącą się linię. Wzniosek jest tak niewielki, że charakterystyka jest prawie równoległa do osi odciętych. Mały wzniosek charakterystyki spowodowany jest małym wpływem napięcia anodowego na prąd anodowy. Jakie są parametry statyczne pentod? Oblicza się je tak samo jak w przypadku tetrod. Nachylenie charakterystyki SA jest około 15-20% mniejsze jak triody. Opór wewnętrzny zależy od konstrukcji. Współczynnik amplifikacji pentody nie jest dla danego modelu lampy wielkością stałą i zależy on od wartości prądu i napięcia anodowego w danym punkcie pracy. Pojemności lampy wyznaczamy ze wzorów. Pojemność wejściowa lampy CS1 jest równa pojemności między siatką pierwszą a katodą, powiększoną o pojemność między siatką pierwszą a siatką drugą i powiększoną o pojemność między siatką pierwszą a siatką trzecią. Pojemność wyjściowa lampy CA jest równa pojemności między anodą a katodą, powiększoną o pojemność między anodą a siatką drugą i powiększoną o pojemność między anodą a siatką trzecią. Pojemności te są nieco większe jak u triody, bo składają się na nie pojemności między większą liczbą elementów lampy. Natomiast pojemność sprzęgająca, która jest pojemnością anody do siatki pierwszej, jest niewielka i nie przekracza dziesiątek części pikofaradów. Wyróżniamy pentody generacyjne, pentody o regulowanym nachyleniu, pentody napięciowe i interesujący nas pentody mocy małej częstotliwości, które też nazywa się głośnikowymi. Wadami pentody to wprowadzanie dużych zniekształceń. Harmoniczne w niej powstające są głównie nieparzyste, podobnie jak w tranzystorach, a przeciwnie jak w triodzie. Te parzyste harmoniczne słuch ludzki odbiera jako przyjemne, natomiast nieparzyste harmoniczne odbiera się jako ostrzejsze w brzmieniu. Układy z pentodami muszą mieć dokładnie zaprojektowaną pętlę sprzężenia zwrotnego i dobór punktu pracy. O doborze punktu pracy mówiłem już w filmie, którego tytuł teraz widzicie.
Drugą wadą pentody są większe szumy własne, z reguły od 6 do 14 dB większe niż w triodzie. Wynika to z bardziej złożonego kierowania strumieniem elektronów między elektrodami, także też z większego oporu wewnętrznego lampy. Pentod, podobnie jak tetrod, praktycznie nie używa się w stopniach wejściowych wzmacniaczy Hi-Fi z powodu wysokiej rezystancji wewnętrznej i dużych szumów. Tutaj chętniej stosowane są triody. Chociaż jak przyjrzymy się schematom polskich wzmacniaczy, możemy zauważyć, że EF86 była też chętnie stosowana przez polskich konstruktorów. I wadami tego było to, że szumy tych urządzeń były dość znaczne. Pentody i tetrody wykorzystywane są jako lampy mocy w stopniach wyjściowych, jako element wzmacniający o dużej sprawności. Mogą one pracować w układzie pojedynczym, jak i przeciwsobnym. To wszystkie informacje, które chciałem Wam powiedzieć w zarysie ogólnym o lampach ekranowanych. Więcej informacji możecie znaleźć w podręcznikach lub na stronie Fonar, gdzie są artykuły przybliżające nam te lampy. Ja już dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny film.